Zapraszam tutaj naszego widza. Siemanko, siemanko, siemanko Hubert, siemanko Kasio. Siemano. Ja mam pytanie do Marcina Wrzodka, a mianowicie jak się zaopatruje na to, że większość osób z jego środowiska, czyli ze środowiska sportowego, wiadomo w jaki sposób wypowiadało się na temat Fame MMA. Nie były to zbyt miłe słowa. Potem osobiście pojawiałem się na tych galach, co niektórzy na tych galach walczą. A potem wjeżdża Marcin Wrzostek cały na biało i prezentuje poziom, no sami widzicie jaki, no nieraz nie da się go zrozumieć. Poziom po prostu zbliżony do Marcina Neumana. Rynsztok totalny. No i jak on się zaopatruje na to, że... Jak się zaopatruje? Że on sportowiec? Daj mi dokończyć. Ja ci, kurwa, właśnie. Błaźnie jebany. Bo chcesz powiedzieć? Zaopatruje, nie, no ja, to się, kurwa, sklep w towar, kretynie, kurwa. Weź wypierdalaj, kurwa, w ogóle. Zamknij mordę, daj mi dokończyć, człowieku. Jak ja się zaopatruję na to? Krytyki, czy to? Jak ja się zaopatruję na to? Jak się zaopatruję na to? Daj mu dokończyć. Zamknij mordę. Daj mu dokończyć, co? To twój kuzyn? Nie. Jak się zaopatrujesz na to? Czy wchodzisz do Fejmu, zrobisz tylko i wyłącznie siano i masz to w dupie i dalej robisz siebie idiotę, czy po prostu Fame to jest dla ciebie coś, co po prostu może dać coś fajnego w przyszłości dla wielu ludzi? No bo na razie to ty jesteś, człowieku, największym pajacem tej części. Dobrze, nie? Dobrze, to odpowiem ci. Przyszedłem tu posiano, tak? Biję Kutasiusza. No wiem, widać, nie ukrywasz, nawet nie potrafisz tego ugryźć. Ale ja tego na czemu mam, kurwa, ukrywać, że do pracy posiano, kretynie jebany. Zaopatruję, to się sklep, towar, przede wszystkim. Naucz się języka polskiego, buraku. Czyli mógłby się, kurwa, zaopatrzyć w szare komórki, człowieku. No, no, no właśnie, powinieneś. Dobra, możecie go rozłączyć. A ja wtedy nie wiem, czy moje presje. A dlaczego właśnie? No, odpowiedz mi tak, przyszedłeś no tutaj posiano, tak, no to mówisz, że ty jesteś taki wielki sportowiec, to zachowuj się jak sportowiec, zachowaj właśnie klatę. Zachowuj się jak sportowiec. Dobrze, okej, mogę powiedzieć? No, przede wszystkim tak, nie jestem sportowcem, tylko gladiatorem. Po drugie, przyszedłem tu posiano. Po trzecie, to co ma ktoś inny do powiedzenia, mam to w chuju. Ja zawsze propusowałem Fame i podobało mi się to, co robią. I w końcu tu jestem, zgarnąć siano, no, i dlatego Fame. Dlatego o to mi chodziło, odpowiedziałeś mi, no, spoko. Dzięki, ja. Dzięki bardzo. A chciałeś powiedzieć, jak się zapatruje na to? No to odpowiedziałeś, no to ja mam ci tłumaczyć, no, ja że ty nie odpowiedziałeś na pytanie. Ja ci tylko mówię, że nie mówi się, jak się, no. Się, jak się zaopatrujesz, tylko jak się zapatrujesz. Ja pierdolę. Dobra, ty mi będziesz mówił, jak chciałem się wystawać, a ty się nie potrafisz. Dobra, jeszcze mam, chciałbym tylko jeszcze powiedzieć parę słów. Chciałbym pozdrowić moją całą ekipę Bocian Team z Gorzowa i Cebolka, który jest po operacji i teraz nas pewnie ogląda. I Don Casio, weź rozpierdol tego ćwierć inteligenta, kurwa, żeby mu się odechciało. Pozdrawiam Cebolka. Całej ekipy. Żeby szybko doszedł do zdrowia. Dziękuję bardzo za telefon. I tutaj